Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj słuchajcie, przychodzę do was z pierwszym odcinkiem z wyjazdu. Co prawda filmiki nie będą się pojawiały chronologicznie tak jak był wyjazd, tylko zaczniemy tak naprawdę od końca, czyli od LA, ale przygotowałam dla was na początek taki fajny odcinek. Wiem, że lubicie tego typu filmiki, jak pokazuję, gdzie jem, co jem, a to był właśnie 3 dni takie jedzenia w Los Angeles. Zainspirowałam się Agnieszką Żel, która nagrywała już jakiś czas temu taki filmik i stwierdziłam, że też coś takiego mogę nagrać, także dajcie znać, czy wam się spodoba i czy chcecie więcej tego typu odcinków, jak będę na jakichś innych wyjazdach, a tymczasem już wam nie przeszkadzam i zapraszam do dalszej części odcinka. Dzień dobry moi drodzy, rozpoczynamy pierwszy dzień jedzenia w LA i przyszliśmy właśnie do śniadaniarni, która się nazywa Great White i byliśmy tutaj też jak byliśmy w LA w styczniu i w grudniu, na przełomie grudnia i stycznia, wtedy byliśmy na święta i na Nowy Rok i właśnie przychodziliśmy tutaj do tej śniadaniarni, bo w sumie to nie jest tylko śniadaniarnia, można tutaj zjeść tak naprawdę też normalny obiad, jakąś też pizzę, jakieś wrapy, ale my tutaj przychodziliśmy akurat na śniadanie i już wam pokazuję, co bierzemy i co wtedy braliśmy, bo naprawdę mogę wam polecić tą knajpę, bo jest bardzo, bardzo dobra, także już wam pokazuję menu. Bierzemy chleb bananowy, który jest po prostu przepyszny, on jest jeszcze takim, z takim słodkim masłem. Do tego bierzemy Blue Smoothie Bowl i tym wszystkim się podzielimy, ten smoothie bowl też jest mega dobry, także też bardzo serdecznie polecam. Te dwie rzeczy bierzemy tak na spółę z rodzicami. Ja sobie na śniadanie biorę breakfast sandwich, gdzie tutaj jest właśnie fried egg, bacon, awokado i jeszcze zastanawiam się, czy nie dodać sobie smoked salmon, bo można też tutaj jakby dodawać takie dodatki i każdy jakby dodatkowe to jest dodatkowa opłata. No ale jak wiecie, tutaj też są inne śniadania, na przykład moja mama teraz bierze avocado toast. Gdzie jest ten avocado toast? A, tutaj. Avocado toast, proszę bardzo. Ja też go brałam i też sobie dobierałam wtedy tego salmona, tego łososia, bo bardzo go lubię. Tata, a ty co bierzesz? A, czyli też avocado toast. No, ale na przykład są tu jeszcze jakieś wrapy, pizze, jakieś takie talerze też do dzielenia się, sałatki. Tutaj są też główne, jakaś pasta, ryba, kurczak, bolognese, także naprawdę jest mega, mega duży tutaj. O, nawet poke bowl jest. Widzisz? Widziałam. Tuńczyk, cucumber, awokado, chili, salad, black rice. Fajne. Po drugiej stronie mamy picia i tutaj też bardzo dobra była kombucha, pamiętam. Braliśmy ją w zeszłym roku. Znaczy w tym roku w zasadzie. Przyszła pierwsza rzecz, czyli Blue Smoothie Bowl i tak to wygląda, jak widzicie są tu borówki, jest kokos taki świeży, pod spodem mamy tego właśnie Blue Smoothie, są jagody goji, różne orzechy, jakieś różne płatki, także teraz zrobimy taste check i zobaczymy, czy dalej smakuje tak samo, czyli czy jest dobre. Tutaj od bowla razem z kokoskiem, wygląda mega ładnie i pasuje mi do bluzy. Jest troszkę rozpuszczony, nawet trochę bardzo, ma taką płynną konsystencję. Ale jest słodziutki. Ale dobrze to smakuje. Teraz spróbujemy jeszcze tutaj granole i orzechy. Mama się wcina. O nie, wpadł mi płatek owsiany do herbaty. Coraz gawłowy. O, proszę bardzo, tak to wygląda. Mamy tutaj banana właśnie tego smoothie bowla, orzechy i granole. Mega dobra. Jak oceniasz? Bardzo dobra, no. Zobaczcie moi drodzy, tak wygląda moja breakfast sandwich. Mamy tutaj jakiś special sauce, tak to się nazywa nawet w menu. Mamy jajko, mamy właśnie ten bekon. Tutaj mamy, nie pamiętam co to było. To jakiś ziemniak? Nie. Tak, jakiś ziemniaczany. Tak, no ziemniak, mamy też sałatę. Tutaj dodatkowo zamówiłam sobie właśnie łososia, bo ja bardzo lubię, jeszcze tam lunce na pewno. Chociaż nie wiem, bo ostatnio mieliśmy różne przygody z łososiem później po lalunki. I tutaj następnie mamy te awokado tosty i mega ładnie to wygląda. To jest w ogóle rzodkiewka. Pamiętasz, jak się w zeszłym roku zastanawialiśmy, co to jest? A to jest właśnie taka fioletowa rzodkiewka. No i awokado i tutaj jest ten pyszny chlebek bananowy. On jest najlepszy. Zaraz będziemy go jeszcze testować, ale póki co zjemy to, co tutaj mamy. Także let's go, testujemy wszystko. Pożarła. Pamiętam, to ja to zawsze brałem. Mhm.
spróbuję teraz tego chleba bananowego. Ja już spróbowałam. No widzę. Tak wygląda ten chlebek. To jest to ubijane masło. No to jest masło ubijane z miodem. Przeczytałam tak w menu. Jesteśmy w kolejnym miejscu. Aktualnie znajdujemy się na Melrose. Idziemy zjeść kolejną rzecz. Byliśmy przed chwilą na zakupach. Byliśmy w galerii. To się nazywa taka The Grove. To jest tak jakby galeria na zewnątrz, gdzie są sklepy. Byliśmy m.in. w Lululemon, Aloe Yoga. Byliśmy w Sephorze, czy w Brandy. Także takie mniejsze, większe sklepy. I co? Lunka. I teraz idziemy pić najlepszego shake'a, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, czyli shake'a z Joey and the Juice. I jest to avocado shake. Ja już się nie mogę doczekać, bo na tym wyjeździe ani razu go jeszcze nie piliśmy. No a znajdujemy się na Melrose, czyli takiej ulicy, gdzie są różne sklepy. Zobaczcie, tutaj po drugiej stronie znajduje się sklep Pretty Little Thing. Wygląda on przepięknie, jakieś jednorożce są w środku, kwiaty, no naprawdę mega. Bo jestem ciekawa w sumie, co oni tam mają, bo sklep stacjonarny jest przepiękny. Ale nie, ten odcinek nie jest o zakupach, tylko jest o jedzeniu. I właśnie idziemy do Joey and the Juice, czyli tak jak mówiłam, najlepszej kawiarni moim zdaniem w Stanach Zjednoczonych. I jest to właśnie taka jakby kawiarnia, gdzie można wypić kawę. Ja raz piłam kawę, kawę mają spoko, ale ja osobiście bardziej wolę kawę na przykład ze Starbucksa albo coś w tym stylu. I mają też bardzo dobre czekoladowe brownie. Tam po drugiej stronie ulicy znajduje się też sklep Glossiera, który też jest bardzo, bardzo fajny, takie kosmetyki, wygląda w środku. Ja mam na przykład bluzę z Glossiera i wygląda naprawdę spoko. Bardzo lubię tą bluzę, ale teraz idziemy tutaj. Zobaczcie, moi drodzy, tak się prezentują te brownie i są naprawdę, naprawdę mega dobre. O, proszę bardzo, taki dość malutki, ale jest naprawdę turbo dobry. To jest dla mnie i dla mamy. On jest taki mega lepiący, słodziutki, ale jest taki, że jakby to ciasto w środku jest jak taka guma czekoladowa. Tak po prostu się ciągnie i jest takie klejące. Mega dobre. Doczekałam się, mam shake'a i uwaga, robimy próbę testu, czy dobre jest. Dobry. Tak jak zawsze. Lunka. Nie. Dzień dobry, moi drodzy. Jesteśmy w najprawdopodobniej ostatnim miejscu, jeśli chodzi o jedzenie w dzisiejszym dniu. Jest to Five Guys, czyli nasze ulubione amerykańskie burgery. Jeżeli ktoś wam kiedyś powiedział, że In-N-Out jest lepszy, to wiedzcie, że kłamał, bo lepszy jest Five Guys. Tego musicie wybrać odpowiednie dodatki. Ja zawsze biorę Little Cheeseburger, nie biorę tego dużego, bo tam są po prostu dwa mięsa, a rozmiarem on się nie różni, więc zawsze biorę po prostu tego zwykłego cheeseburgera. I dokładam do tego majonez, ogórki kiszone, takie jak grillowaną cebulę, grillowane pieczarki, jeszcze jest tam musztarda i chyba to tyle, nie pamiętam do końca, ale tam ogólnie jest taka cała rozpiska składników, do tego bierzemy frytki i mój secret przepis jest to, żeby wziąć do tego wszystkiego, słuchajcie, raspberry Coca-Cola. Ona jest najlepsza na świecie i przysięgam, to jest moja ulubiona cola. Smakuje niesamowicie i jeszcze pasuje właśnie słodka cola do burgera. Tak jakbyście pili shake'a, tylko że nie jest to shake, tylko cola. No i oczywiście w Five Guysie są też darmowe orzeszki, którymi mój tata się zajada, takie pistaszki. Także bardzo dobre. O, właśnie mama idzie z burgerami. Proszę bardzo, tak się prezentuje ten burger. O, jeszcze mamy tutaj pomidora, jeszcze właśnie majonez, ogórki, ser, oczywiście mięso, tutaj pieczarki, cebula jest przepyszna. No i te pyszne frytki, takie jakby ze skórkami. Także zarąbiste i ogólnie jak zaraz zjem, to jeszcze wam pójdę pokazać, jak wygląda cały ten dystrybutor, jeśli chodzi o picie, bo tam jest serio tyle wyboru, że masakra. Mam mało procent baterii, więc muszę szybko ugryźć burgera, żeby była chociaż jakaś wstawka. Najlepsze w Stanach.
Zobaczcie, moi drodzy, tak wyglądają te automaty. Tutaj się klika i mamy tak, kole, ale jeżeli wybierzemy kole, to mamy do wyboru, tutaj akurat teraz są niedostępne, ale praktycznie zawsze są. I mamy cherry, vanilia, orange, vanilia, raspberry, lemon, lime. Najlepsza jest raspberry i najlepsza jest vanilia, zdecydowanie. Musiałam się przerzucić na telefon, ale oprócz tego na przykład mamy sprite'y. I też jest sprite cherry, vanilia, strawberry, peach, grape, lemonade i blueberry. I tego jest naprawdę mega, mega dużo. Na przykład tutaj mamy też Fantę. Fantę nie wiem, czy są jakieś... O, proszę bardzo, są inne smaki Fanty, nawet nie wiedziałam. Cherry, strawberry, fruit punch, grape, lime, peach, raspberry. Mega turbo dużo. Dzień dobry, moi drodzy, witam was drugiego dnia i dzisiaj takie nietypowe śniadanie z racji, że jesteśmy w drodze do Disneylandu i wstaliśmy sobie tak, żeby wczoraj sobie kupiliśmy jedzenie i wstaliśmy sobie tak, żeby tylko zjeść i potem pojechać od razu. Ja akurat będę jadła w samochodzie i mam, proszę bardzo, kupioną taką sałatkę. Jest to sałatka z kurczakiem, pomidorem, jajkiem, serem i tutaj mamy jeszcze jakiś taki sosik. I oprócz tego kupiłam sobie takie paluchy z serem i czosnkiem i w ogóle te wszystkie rzeczy były kupione w Trader Joe's i dodatkowo do tego mam sok mango 100% juice smoothie i jeszcze jak nie będę, jak się tym nie najem, a to jest bardzo mało prawdopodobne, ale mam jeszcze takiego batonika z orzechami i karmelem, także to jest moje dzisiejsze śniadanie, takie trochę nietypowe i takie jedzenie na szybko, ale później sobie jeszcze coś zjemy w Disneyu. Już rozpoczęłam, bo zapomniałam o tym filmiku, ale właśnie zatrzymaliśmy się na przerwę na jedzenie i wziąłem sobie takiego kurczaka na ostro. Tak on wygląda. Jest bardzo dobry. Mama tam ma ramen, a tata ma tutaj też takiego samego kurczaka. Dobry jest ten kurczak, tylko jest strasznie ostry. Kolejna rzecz, którą jemy w parku, to churrosy. To jest już mój drugi. Bardzo dobre są. Jeśli chodzi o churrosy w parkach rozrywki, to są zawsze najlepsze. Tutaj mam taki normalny, a tutaj mama ma jeszcze pistacjowy i wiśniowy. Z tym sosem? A dobry jest ten sos? Dziwny jest ten sos. Nie dla mnie chyba. Nie moje, to jest totalnie nie moje smaki. Ja nie przepadam za pistacjowymi rzeczami. By pistacje, ale pistacjowe rzeczy tak średnio. A ten sos jest taki jakby... Jaki ten sos jest w smaku? Bo nie potrafię określić. Ostry. Ale jakiś ma konkretny smak. Wiśniowy chyba. No taki wiśniowo jakiś. A jak ten wiśniowy churros? Kwaśny taki, w jakiejś takiej posypce kwaśnej. Dziwnie, ja jestem zwolenniczką tych zwykłych. Te mi tak średnio. Te są najlepsze. Dzień dobry, moi drodzy, witam was kolejnego dnia w LA. Właśnie idziemy na śniadanie i idziemy do jednej też z naszych ulubionych śniadaniarni, która się nazywa Le Pain. I to jest ogólnie taka śniadaniarnia, która jest sieciówką, jest bardzo w wielu miejscach na świecie, nie tylko w Stanach, ale jest naprawdę w wielu, wielu miejscach i za każdym razem jak gdzieś jest, to do niej jedziemy, bo naprawdę ma przepyszne śniadania i naprawdę polecamy. No i właśnie idziemy do Le Pain, które jest akurat w Los Angeles, ale byliśmy też w Le Pain w Miami, w Paryżu. Co, idziemy teraz, zaraz wam pokażę w ogóle jak ta śniadaniarnia pięknie wygląda i weźmiemy sobie coś dobrego do jedzenia. Tak się prezentuje menu właśnie z Le Pain i jeśli chodzi o to, co my zamówiliśmy, to zamówiliśmy egg cheddar avocado breakfast sandwich. Ono jest mega dobra. Jest właśnie z takim pomidorowo-powierkowym sosem, z sałatką, no jest sztosem totalnym. Tata wziął sobie toasted ham and gruyere croissant i to jest właśnie croissant z szynką i z serem gruyere. Do tego wzięliśmy Dutch mini pancakes i one też są mega, mega dobre. To są takie pancake'i, takie dosłownie malutkie kółeczka i są też bardzo, bardzo dobre. I jeszcze wzięliśmy sobie 3 herbaty Earl Grey. Ja sobie wzięłam jeszcze sok pomarańczowy i jeszcze wzięłam sobie cappuccino. Także będę miała dzisiaj dużo rzeczy do picia, ale coś strasznie mi się chce pić i już się nie mogę doczekać, już przyniesie sok pomarańczowy. Także czekamy. Zobaczcie, moi drodzy, przyszło cappuccino, sok pomarańczowy
I tutaj jeszcze herbatka Earl Grey. Zaraz sobie nalejmy. Możesz mi nalać. Nalejesz mi? Zobaczcie, tak wygląda breakfast sandwich. No po prostu pyszne. Mamy tutaj ser, jajo, awokado. Tutaj mama też ma takie. Yeah, here. Nie, tutaj Tala też ma. Tak wyglądają te mini pancake'i. Przesłodkie, są kilka dobre. I tutaj tata jeszcze croissant. Jakby to wszystko zjecie. Lunka, też dostaniesz coś? Dostaniesz? Dawa wodę? Dostaniesz? Jakie słodkie. Próbujemy te pancake'i. Są giga, giga dobre, serio. Tak wygląda, jest jeszcze tutaj syrop klonowy. One są takie puszyste, mega dobre. I jeszcze są bananki. Mogę trochę twojemu sztabie o tym. Teraz zabieramy się za tą bułę. Ja jeszcze spróbuję soku. Tam nie jest świeżo wyciskane. Jest z butelki, ale plus mają za to, że jest z pulpą, bo ja uwielbiam sok z pulpą. Zapomniałam nagrać, ale właśnie chciałam powiedzieć, że pijemy sobie bubble tea. Ja ogólnie sobie... Daj jeszcze chwilkę, nie dopijaj. Ja ogólnie sobie zamówiłam takie, to jest mango zielona herbata i jeszcze kuleczki o smaku mango, ale dla mnie było trochę za słodkie, więc tata się ze mną wymienił, a tata sobie wziął mango czarną herbatę i z takimi niesmakowymi kuleczkami, tylko taką zwykłą tapioką. A mama, tylko że mama jest w Sephorze, ale wzięła sobie jeszcze, to jest chyba... jakiś Thai coś takiego, jakiś Thai matcha tea, milk czy coś takiego. I tutaj są kuleczki o smaku truskawkowym i jeszcze takie mleczne. I też jest turbo dobre. No i na tym kończy się mój materiał z tego filmiku. Nie dograłam więcej, nie dograłam naszej kolacji, nie dograłam jeszcze jakieś przekąsy, które jedliśmy w ciągu dnia, ale wydaje mi się, że jak i tak na taki filmik z jedzeniem to pokazałam dużo rzeczy i dużo różnego jedzenia, które jedliśmy. Dajcie znać, czy coś takiego, tak jak mówiłam, wam się podoba i czy chcecie, żebym częściej robiła takie filmiki z wyjazdu. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, to jest naprawdę dla mnie bardzo ważne i bardzo motywujące. No i co? Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia i cześć!